Nazywam się Izabela Jaroszewska, jestem wykładowcą Państwowej Szkoły Wyższej na kierunku socjologia. Dziś chciałabym Wam opowiedzieć, dlaczego warto podjąć naukę właśnie na tym kierunku. Przede wszystkim socjologia to kierunek wielu możliwości, ponieważ uczymy się o życiu społecznym, o relacjach, o komunikowaniu, o tym wszystkim, co otacza nas na co dzień. Dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, byśmy poznali mechanizmy i sposoby funkcjonowania, również w tej rzeczywistości, którą mamy aktualnie, a która nie jest dla nas łatwa. Dzięki dodatkowym zajęciom z praktykami, a także ciekawym warsztatom, szkoleniom, macie możliwość poszerzenia swoich zdobytych dotychczas w ramach zajęć, doświadczeń, a także macie okazję poznać ciekawych ludzi oraz specyfikę ich pracy. Dzięki temu, kiedy wyruszycie już w poszukiwaniu pracy, będziecie mieli doświadczenie, które spokojnie będziecie mogli wpisać sobie w CV, również przede wszystkim dzięki temu, że zdobywacie podczas długich praktyk zawodowych swoje doświadczenie, które będzie można później wykorzystać w miejscach pracy. Hej, nazywam się Dorota i jestem studentką drugiego roku studiów licencjackich na kierunku socjologia. Wybrałam ten kierunek, ponieważ uwielbiam uczyć się o społeczeństwie, uczyć się o jego funkcjonowaniu, a także o tym wszystkim, co nas otacza wokół. Na trzecim roku mamy do wyboru dwie specjalizacje, diagnoza kryminologiczna oraz dziennikarstwo i kreowanie wizerunku. Ja wybrałam diagnozę kryminologiczną, ponieważ uwielbiam, gdy wokół mnie coś się dzieje, rozwiązywanie różnego rodzaju konfliktów, problemów, a także pomoc innym ludziom. Bardzo się cieszę, że wybrałam Państwową Szkołę Wyższą Białej Podlaskiej, ponieważ jest tu super atmosfera, bardzo przyjaźni studenci, bardzo wyrozumiali wykładowcy, pomocni przede wszystkim. No i ogólnie jest super. Polecam i zapraszam Was do Państwowej Szkoły Wyższej Białej Podlaskiej. Pa! Cześć, jestem Natalia. Jestem studentką drugiego roku socjologii w Państwowej Szkole Wyższej. Wybrałam ten kierunek, dlatego że bardzo interesują mnie ludzie i relacje między nimi. Na naszym kierunku są dwie specjalności, diagnoza kryminologiczna i dziennikarstwo i kreowanie wizerunku. Ja wybrałam dziennikarstwo, dlatego że bardzo interesuję się pisaniem wywiadów, artykułów, mediami, radiem, telewizją, tym wszystkim, co się dzieje w internecie. Na praktykach miałam okazję przeprowadzić wywiady ze sławnymi osobami z Białej Podlaskiej. Było to bardzo ciekawe doświadczenie. Więc jeśli interesujesz się dziennikarstwem, na pewno odnajdziesz się na tym kierunku. Na koniec mogę dodać, że bardzo polecam ten kierunek. Wybierz socjologię. Polecam. Do zobaczenia u nas w szkole. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Sandra Tur i jestem wykładowcą w Państwowej Szkole Wyższej imienia papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. Zobaczcie, od jakiegoś czasu to jest moje miejsce pracy. Sala wykładowa, sala ćwiczeniowa. Ale nie martwcie się, niedługo to potrwa i zaraz wrócimy na normalne studia stacjonarne, na które Was serdecznie zapraszamy. Koło naukowe studentów socjologii funkcjonuje od 12 lat. Jest to miejsce, które skupia wszystkich zainteresowanych studentów socjologii, chcących poszerzać swoją wyobraźnię socjologiczną, jak i nabywać nowych umiejętności i kompetencji. Koło naukowe aktywnie uczestniczy co roku w dniach otwartych PSW oraz majówce. W tradycję funkcjonowania koła wpisują się warsztaty kryminalistyczne organizowane już od kilku lat. Spotkania z technikiem kryminalistyki cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem i wpisują się w specjalność, jaką jest diagnoza kryminologiczna. Ponadto koło na przestrzeni ostatnich lat zorganizowało liczne spotkania naukowe z przedstawicielami grupy anonimowych alkoholików, przedstawicielami fundacji zajmującej się przeciwdziałaniu handlowi ludźmi, psychologami, specjalistami z różnych dziedzin naukowych. Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Karolina, jestem ubiegłoroczną absolwentką socjologii Państwowej Szkoły Wyższej w Białej Podlaskiej. Słuchajcie, tam teraz odbywają się dni otwarte i chyba z racji tego, że ja zazwyczaj tak dużo gadam, poproszono mnie o kilka słów na temat kierunku z perspektywy osoby, która tę socjologię już skończyła. Powiem Wam, że mi przypomniał się od razu rok 2017, kiedy ja sama zastanawiałam się, jaki kierunek wybrać, bo tak naprawdę nie wiedziałam, co chciałabym studiować tak do końca i ktoś mi powiedział, że jak nie wiesz co, to idź na socjologię. No i poszłam, tak naprawdę poszłam, ale powiem Wam z perspektywy czasu, że absolutnie nie żałuję tej decyzji, ponieważ socjologia jest takim fajnym, wszechstronnym kierunkiem, który dostarcza Wam informacji z różnych obszarów życia i dostarcza takich fajnych podstaw do kontynuowania nauki na studiach drugiego stopnia. Podsumowując, powiem Wam, że socjologia jest takim kierunkiem, który kształtuje nie tylko potencjalnych kandydatów na rynku pracy, ale również bardzo rozwija nas jako ludzi.
Jeżeli ktoś teraz zapyta mnie, czy ja żałuję, że poszłam na socjologię, czy żałuję, że podjęłam się tego kierunku, to powiem absolutnie nie. Tak naprawdę, jaki kierunek byście nie wybrali, jakich studiów byście się nie podjęli, nauczycie się na nich tyle i wyniesiecie z nich tyle, ile tak naprawdę wy sami będziecie chcieli. Także z mojej strony to tyle. Mam nadzieję, że chociaż w małym stopniu zachęciłam was przynajmniej do zapoznania się z ofertą socjologii w PSW w Białej Podlaskiej. Także trzymajcie się ciepło i udanego studiowania. Zapraszamy na socjologię, bo to kierunek, który daje szerokie perspektywy zatrudnienia nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie. A tegorocznym maturzystom życzymy powodzenia.